pani Brzydula. Myślę, dość krótkim też serialem, który kąpają, nie wiem, czy to słowa, pokolenia. Tak, ci, co oglądali 10 lat temu, już teraz jak mówię, są 10 lat starsi. Samo jak jest. A czy Aldonka ma w życiu prywatnym jakiegoś partnera? Czy... No właśnie, tego nie wie nikt, łącznie chyba z Aldonką. Aldonka dopiero wkroczyła w życie Adasia i ona powoli odkrywa karty. Ja nie mogę za dużo zdradzić. No bo nie byłoby tajemnicy, nie byłoby zainteresowania. Więc powiem tylko tyle. No, to jest kobieta zagadka. A jak się pani pracuje na planie Brzyduli? Czy to się czymś różni od innych planów? Jest jakaś inna atmosfera? Tak, mam dalej do pracy. Nie, akurat ja mam jakieś szczęście. Ja wiem, że wiele aktorów tak powtarza, że tutaj jest na planie, super rodzinna atmosfera, jest, a tu naprawdę jest fantastyczna atmosfera z wieloma i aktorami. Też jeżeli chodzi o operatorów czy całą ekipę, pracowałam, miałam przyjemność pracować zupełnie w innych projektach, więc pomimo gdzieś tam strachu, że są ludzie, którzy już znają się wiele lat, beczkę soli ze sobą zjeli, a ja muszę w to wszystko wkroczyć, bardzo szybko jakoś poczułam się, jakbym nigdy stąd nie wychodziła.